Uważa się, że bioróżnorodność to fundament naszej planety. Jest nam niezbędna ze względów środowiskowych i klimatycznych. Działalność człowieka, postępująca urbanizacja, rozwój przemysłu, intensyfikacja rolnictwa, wprowadzenie praktycznie w każdej dziedzinie życia chemii i tworzyw sztucznych, nadprodukcja odpadów. To wszystko doprowadziło do degradacji środowiska i zmian klimatycznych. Bioróżnorodność zanika w zastraszającym tempie. Według naukowców codziennie wymiera około 200 gatunków fauny i flory. Unia Europejska chce chronić i przywrócić różnorodność biologiczną. Nacisk na to kładą zarówno unijna strategia bioróżnorodności, jak i wspólna polityka rolna. Nie powinno nas to dziwić. W końcu różnorodność biologiczna zapewnia ludziom żywność, wodę pitną i czyste powietrze. To, co niezbędne do życia. Dziś powiemy o wyjątkowo pracowitych, niezwykle ważnych żyjątkach, które mają ogromny wpływ na nasze życie, a o których ludzkość w pewnym momencie zapomniała. Mowa o pszczołach. Pszczoły są czymś w rodzaju, takie naukowe słowo, inhibitorem, czyli takim elementem, po którym możemy rozpoznać, czy środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest bezpieczne. Jeżeli ono jest bezpieczne dla pszczół, a pszczoła jest tak średnio 40 tysięcy razy mniejsza niż człowiek, no to jest duża szansa na to, że skoro pszczoły się tam dobrze czują, więc nie ma żadnych czynników takich negatywnych wpływających na życie i zdrowie całego środowiska, w tym ludzi. Także kondycja pszczół wskazuje na poziom, w jakim żyjemy, na te właśnie warunki, że tak powiem, tego ekosystemu, bo idzie o to, żeby właśnie pszczoły i te inne pszczołowate, nie? Czyli mam na myśli tu pszczoły samotnice, jakieś murarki i inne, których kiedyś żyło setki, jak nie tysiące gatunków. Przez ostatnie lata, przez ostatnie dziesięciolecia tej takiej dużej industrializacji, chemizacji rolnictwa, że te warunki dla nich zostały, że tak powiem, radykalnie pogorszone. No i duża część tych gatunków wyginęła. I naszą rolą pszczelarzy to jest zagwarantowanie dobrych warunków rozwojowych pszczole miodnej, która jest jak gdyby podstawowym, głównym elementem, głównym zapylaczem w ekosystemach w tej chwili w Europie, na świecie. Bo bez pszczół naprawdę człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, ale w skrajnym przypadku nie napije się pan kawy. Bo kawy nie będzie, bo kawa wymaga w określonym momencie zapylania, czyli działalności pszczół. Nie będzie, będą ludzie chodzili, nie wiem, w skórach, chociaż też obawiam się, że nie, dlatego że bawełna też wymaga pracy pszczół. Około 84% gatunków roślin uprawnych w Europie wymaga zapylenia przez owady, podobnie jak 70% głównych gatunków roślin uprawianych na potrzeby produkcji żywności na całym świecie. Liczba owadów zapylających, a w szczególności pszczół, maleje na całym świecie. Winny jest temu człowiek, a raczej jego działalność. Antidotum na wszelkie boleści w rolnictwie, wszelkie tam pasożyty i tak dalej, szkodniki, choroby, była chemia. Ona była kiedyś tania, chociaż nigdy za tania, ale była dostępna, szeroko dostępna, była ogromna masa, gama preparatów, które stosowano na wszelkiego rodzaju problemy na uprawach rolnych. No ale w pewnym momencie zauważono, że rzeczywiście pszczoły giną. Pszczoły giną różnorako. Pszczoły giną w bezpośrednim kontakcie ze środkiem chemicznym, w czasie na przykład, kiedy gdzieś tam sobie, że tak powiem, korzystają z pożytku, na przykład rzepakowego, i nagle najeżdża na to opryskiwacz i tam jakąś chemią truje na przykład słodyczka rzepakowego, a przy okazji wszystkie inne owady. No dzisiaj
Dzisiaj już ta sytuacja jakby troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, mocno została poprawiona, dlatego że raz, że te środki już są naprawdę bardzo drogie, wycofano ogromnie dużo preparatów, których okres tak zwanej prewencji dla pszczół był długi. Czasami tydzień, czasami nawet dwa tygodnie nie można było, trzeba było z pszczołami odjeżdżać z plantacji, dlatego że ta chemia jeszcze była na tyle mocna, nie następowała, że tak powiem, rozpad tych aktywnych czynników i musieliśmy się ewakuować po prostu z pszczołami albo w ogóle tam nie wjeżdżać. Kilka lat temu naukowcy z Francji i Niemiec przeprowadzili badania, według których wynika, że roczna wartość usług zapylania roślin przez owady, głównie pszczoły, to 153 miliardy euro. Ta kwota stanowi blisko 10% łącznej wartości światowej produkcji rolnej do celów żywnościowych. Ta główna rola właśnie na tych naszych zapylaczy, naszych pszczół, to jest to, że my po prostu tworzymy możliwości rzeczywiście potężnego zwiększenia plonów, bo przecież te plony wzrastają na przykład na plantacjach rzepaku, niektórzy mówią 30, niektórzy więcej procent. Jak się weźmie wartość tego razy tysiące, setki tysięcy hektarów, nie? No to nagle się okazuje, że pszczoły jako takie to są gigantyczne pieniądze, po prostu dają dla gospodarki narodowej na szczeblu tu naszego kraju, ale też w skali Unii czy w skali całego świata. To są ogromne pieniądze i dlatego rządy zorientowały się, że to jest taka sytuacja, że ślepa droga jest pójście w kierunku szukania takich rozwiązań, żeby wyeliminować konieczność obecności pszczół, czyli jakieś tam genetyczne modyfikowane rośliny, które nie wymagają zapylania, bo takie rozwiązania też, był taki kierunek w pewnym momencie, nie, że to najlepiej, to, bo po co nam te pszczoły? Okazało się, że nie, że to jest ślepa ulica i że musi nastąpić generalny odwrót. I dzisiaj mamy taką sytuację, że przedsiębiorcy rolni, duzi posiadacze areałów i dużych upraw kontaktują się z nami, ze pszczelarzami, ze Związkiem Pszczelarzy i mówią: panie prezesie, potrzebowałbym tam załóżmy 100 czy 200 rodzin na moje plantacje. Czy może mi pan w tym pomóc? Nie? No, to jest ta radykalna zmiana. Pszczoły giną w bezpośrednim kontakcie z silną chemią, ale nie tylko. Co ciekawe, nawet znikomy i dość przypadkowy kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin może okazać się dla nich katastrofalny w skutkach. Jeżeli rolnik dokona zabiegu w odpowiedniej porze, w okresie, kiedy pszczoły nie latają, mówimy tu o bardzo wczesnym ranku albo późnym wieczorem, kiedy pszczoły już jakby są w ulach i nie są narażone na bezpośredni kontakt, nawet zapachowy, bo to też jest ważne, że pszczoła na przykład przelatując nad plantacją, która nie jest jakby w polu zainteresowania pszczół. No na przykład jakieś buraki cukrowe, prawda? Ktoś tam coś tam robi na tych burakach czy na pszenicy, ale za tą plantacją jest pole, gdzie kwitnie mniszek na przykład lekarski, czy tam właśnie rzepak, czy jakaś inna roślina i pszczoły nad nią przelatują, one chwytają na swoje, bo pszczoły są owłosione, one mają takie włoski bardzo niewielkie. Niewielu ludzi o tym wie, że pszczoła chodzi w takim czymś rodzaju futra, ale tak to wygląda. I one nabierają obcego zapachu, tej chemii. I co się okazuje? Wracają do swojego ula, a ich siostry traktują te pszczoły jak intruzów, jak obcych, bo się rozpoznają po zapachu, no bo nie znają się z twarzy, bo przecież pszczół jest około 50-60 tysięcy w ulu. Nie? No to ten sygnał zapachowy jest jak gdyby taką furtką, że ta pszczółka należy do tej rodziny. I jeżeli ona ma obcy zapach, ona jest, że to powiem, zamykana, likwidowana, jest obrona, agresja przeciwko obcemu egzemplarzowi. Regulacje prawne przyjmowane na poziomie unijnym i krajowym z roku na rok ograniczają stosowanie silnej chemii, a także regulują produkcję rolną w taki sposób, by była bardziej przyjazna dla owadów zapylających. Ale ważna jest również świadomość samych rolników, którzy powinni zadbać o zapylaczy na swoich plantacjach.
Jeżeli ta świadomość jest na przyzwoitym poziomie, takim na przykład jak u mojego sąsiada, który ma tam kilkaset hektarów i nigdy się nie zdarzyło, a jesteśmy sąsiadami już od ponad 10, 15 nawet lat, mimo że stosuje chemię rolniczą do zabiegów swoich ochronnych, nigdy się nie zdarzyło, żebym miał jakąkolwiek stratę, bo zawsze miałem taką, jeżeli były wątpliwości, to rolnik zadzwonił, czy przyjechał sąsiad, mówi, czy ja mogę już, czy jak pan sądzi, czy już pszczoły są w ulach, czy jeszcze są na plantacji. I ja mu zawsze doradzałem w sposób właściwy i żadnych wypadków nie było. Nieszczęściem jest wtedy kiedy ludzie sobie to zupełnie lekceważą. Albo wydaje im się, że tutaj pszczoły, żadnych uli, żadnej pasieki nie ma, to ja mogę sobie w ciągu dnia, w południe pojechać z opryskiwaczem i dokonać zabiegu. Nic bardziej mylnego. Ale bioróżnorodność to nie tylko owady zapylające. Mnogość dzikiej flory i fauny na terenach rolniczych wzmacnia ten ekosystem, poprawia żyzność gleby, zapewnia kontrolę przepływu i dystrybucji wody, gwarantuje większe plony i biologiczną kontrolę. Tak wygląda to w tym ekologicznym siedlisku na Żuławach, gdzie właścicielka, Joanna Włodarska, nie stosuje żadnych chemicznych środków. O jej wyjątkowy ogród dba ona i sama natura. Ja jestem także biologiem, więc dla mnie ta zgodność w życiu z naturą, prowadzenie tego ogrodu ekologicznego, nieużywanie pestycydów, fungicydów, no bo tym sobie to wszystko zabijamy, to jest dla mnie ogromnie ważne, ale też widzę, że także wśród rolników, wśród sąsiadów, że ta idea staje się coraz ważniejsza i coraz bardziej zauważalna. No wiadomo, nie u wszystkich, cudów nie ma. Natomiast rzeczywiście widać, że coś zaczyna się zmieniać w tym kierunku. No dla mnie to jest ważne, bo ja lubię wiedzieć, co mi rośnie, co mi lata. Zależy mi na tym, żeby w tym ogrodzie było życie, żeby była tutaj równowaga biologiczna. W ogrodzie mam dwa gatunki sów lęgowych. Mamy płomykówkę i mamy sowę uszatą, więc no samo to są dwa gatunki dzięciołów. Jest dzięcioł duży i dzięciołek, czyli najmniejszy z naszych dzięciołów polskich. Mamy makolągwy, no mamy oczywiście mazurki, sikorki, kopciuszki, pliszki, no to wszystko, czego tutaj jest sporo, no ale mamy grubodzioby. Rzadki ptak na Żuławach, a jednak jest. Są wierzbówki. Mamy też ptaki drapieżne, nie tylko sowy, mamy też inne ptaki szponiaste. Bardzo blisko jest gniazdo myszołowów, jest gniazdo kruków. Mamy swoje osobiste pustułki ogrodowe i osobiste krogulce, bo mają gniazdo też tutaj na terenie. No jest ta równowaga biologiczna, jest też bardzo dużo owadów, bo nie używa się pestycydów, więc ptaki mają się czym żywić. Jak się małe ptaki śpiewające mają czym żywić, to i drapieżne będą się miały czym żywić. Jeżeli mamy owady, to nie mamy szkodników na roślinach. Albo mamy taką ilość, że natura sobie z tym poradzi. Mamy ptaki, sroki choćby, kawki, gawrony. Nie ma plagi ślimaków. U mnie w ogrodzie nie ma plag. Występują oczywiście, no są, ale przyroda sobie z tym radzi. Bioróżnorodność zabezpiecza również przed klęskami nieurodzaju, atakami szkodników, chorobami roślin i zwierząt gospodarskich. Joanna wie, jak ważną rolę odgrywa równowaga biologiczna. Prowadzi szkolenia dla rolników, m.in. dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie. Czas płynie do przodu, technologia płynie do przodu, ludzie mają inne potrzeby. Ogarnięcie ponad półhektarowego ogrodu w ekologii, no słuchajcie, to nie jest tak hop-siup. Nie jest tak, że ja pstryknę i o kurczę, wszystko fajnie rośnie. To jest też sporo pracy. Ja mam ogród ustawiony w taki sposób, że ta praca jest tam 2-3 razy do roku, nie muszę latać cały czas, bielić i robić. Natomiast ludzie chcą łatwo, szybko, nie mają wiedzy biologicznej, nie wiedzą, co z czego wynika,
i chcieliby mieć ten idealny porządek, tak? Ten ładny ogródeczek z tą śliczną, zieloną trawką, gdzie jak coś się pojawi, to zaraz mamy pełne dramatyzmu pytania na różnych grupach na Fejsiku czy w innych mediach społecznościowych: o Jezu, co to jest i jak to zabić, nie? To nie do końca o to chodzi. Albo jak posprzątać te liście, żeby było tak ładnie i czysto. No, ogród to nie salon. Jak go posprzątamy, to tam nie będzie życia. Jak tam nie będzie życia, to za chwilę pojawi się kolejne dramatyczne pytanie, że coś zżera moje kwiaty i jak to zabić, tak, żeby uratować te kwiaty. Zabije to jedno coś, w ten sam tym samym zabije kolejne coś z łańcucha pokarmowego. I zawsze będzie miała bajzel w tym ogrodzie, bo nie będzie równowagi biologicznej. Ogród to nie salon. Nie da się zrobić idealnie czystego kawałka ziemi przed tym domkiem. Ochrona bioróżnorodności to jeden z celów głównych wspólnej polityki rolnej. Produkcja rolnicza czerpie przede wszystkim z zasobów środowiska, gleby, wody, powietrza i bioróżnorodności. Dlatego tak ważne jest dbanie o zachowanie ich w jak najlepszym stanie, które w długofalowym okresie zapewnią wyższą żyzność gleby i produktywność ekosystemów rolniczych. To nie żart. Niewielki owad czy mały ptak, którego nie zauważamy na co dzień, może mieć finalnie tak ogromny wpływ na środowisko, klimat i nasze życie.